Piotr Tkaniec, dzień dobry w studiu portalu w Kielcach Info, a dziś moim Państwa gościem po raz pierwszy w naszym studiu jest pani profesor Beata Wojciechowska, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Urząd rektora obejmuje 2 września. 2 września, czyli jeszcze jak rok szkolny. Elektem, tak. rektor elekt, natomiast pozwoli pani, że już będę się zwracał w taki sposób do pani. To na początek, pani rektor, jakie cele na kadencję, zbliżającą się kadencję, którą rozpocznie pani właśnie 2 września? Na pewno dalszy rozwój badań naukowych, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej, ale także zrównoważony rozwój wszystkich wydziałów, filii w Sandomierzu, jednostek ogólnouczelnianych i szkoły doktorskiej. Myślę, że tych obszarów działania jest bardzo wiele i mam nadzieję, że Uniwersytet będzie się rozwijał, podniesiemy też swoją pozycję w rankingach. No właśnie, w jaki sposób to zrobić, żeby wzmocnić w pewien sposób prestiż kieleckiej uczelni? Myślę, że nasza uczelnia cieszy się dobrą renomą w kraju. Mamy także liczne kontakty międzynarodowe, zagraniczne, we wszystkich dyscyplinach, we wszystkich dziedzinach nauki. Tutaj na pewno intensyfikacja badań naukowych, ale także dobra promocja tych osiągnięć naukowych i promocja kierunków kształcenia, które prowadzimy, myślę, że spowoduje, że ten prestiż się podniesie. Na pewno będziemy chcieli bardziej dotrzeć do młodzieży szkół kieleckich i młodzieży regionu, tak żeby pokazać bardzo ciekawą ofertę kształcenia. Myślę, że jesteśmy uczelnią niezwykle atrakcyjną ze względu właśnie na niższe w porównaniu, czy konkurencyjne w porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi koszty utrzymania, dostępność akademików, także znakomitą kadrę naukową i dobrą, taką przyjazną atmosferę na studiach. Także tutaj, no i także świetne możliwości, jeżeli chodzi o wyjazdy w ramach programów Erasmus+. To jest dla studentów też także niezwykle atrakcyjna oferta. No właśnie, bo rozmawialiśmy przed startem programu, że z jednej strony rzeczywiście jest świetna baza, infrastruktura, natomiast z drugiej strony trudno przekonać kieleckich uczniów, absolwentów szkół średnich do tego, żeby studiowali w Kielcach, no bo dookoła nas jest mnóstwo innych ośrodków akademickich. Jak pani zamierza to zrobić, żeby przekonać tych absolwentów szkół średnich? Na pewno podejmiemy szeroką akcję promocyjną i tutaj mamy wiele różnych, mam nadzieję, że bardzo dobrych pomysłów, które trafią właśnie do młodzieży. Poza tym chciałabym też powiedzieć, że to ponad 50% młodzieży, która studiuje w Kielcach, pochodzi właśnie z regionu świętokrzyskiego, również z samych Kielc. A zatem mamy ogólnopolski charakter, dlatego że ta druga część, czyli te 40 parę procent, blisko 50, pochodzi z innych regionów, a więc z ościennych województw, przede wszystkim z mazowieckiego, ale także z małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, nawet z lubuskiego. Lubuskie wprawdzie zamyka tę listę województw, niemniej jednak także młodzież z tamtych regionów przyjeżdża do nas i podejmuje studia. To porozmawiamy teraz o infrastrukturze. Przed Uniwersytetem Jana Kochanowskiego budowa Wydziału Sztuki, natomiast podejrzewam, że pani również ma pewnego rodzaju może cele, może marzenia, jak tą infrastrukturę jeszcze wzmocnić. Budowa nowej siedziby Wydziału Sztuki jest rzeczywiście priorytetem, dlatego że tutaj musimy zadbać o naszych artystów, którzy w kategorii naukowej mają najwyższą pozycję i to jest kategoria A, ale oczywiście także musimy pamiętać o innych wydziałach i tutaj niewątpliwie nadbudowy wymaga budynek A na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, modernizacji wymaga budynek B na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Musimy dbać o infrastrukturę innych wydziałów, taką nawet techniczną, to musi być na bieżąco realizowane. No a także oczywiście rozbudowa infrastruktury kształcenia medycznego i starania o utworzenie szpitala uniwersyteckiego. Czyli rozumiem, że podtrzymuje pani tą linię, którą szedł profesor Głuszek, bo on bardzo często mówił o tym, żeby ten szpital uniwersytecki w Kielcach powstał.
On jest bardzo ważny dla kształcenia klinicznego, a to jest podstawa studiów medycznych. Zatem oczywiście te starania dalej będziemy podejmować i mam nadzieję, że zakończy się to sukcesem. A no bo jeżeli mowa o szpitalu uniwersyteckim, to nie obejdzie się bez współpracy z Urzędem Marszałkowskim, czy z Urzędem Miasta. Widzi Pani możliwości wspólnej realizacji pewnego rodzaju projektów zarówno z Urzędem Marszałkowskim, jak i z Urzędem Miasta? Widzi Pani potrzebę w ogóle takich kontaktów? Jak najbardziej. Musimy rozmawiać, musimy współpracować i ta współpraca będzie kontynuowana, bo ona cały czas jest, ona trwa i będzie kontynuowana. Z Urzędem Marszałkowskim współpracujemy przy realizacji takiego programu stypendialnego dla naszych studentów, Talenty Świętokrzyskie. Z Urzędem Miasta międzynarodowy program stypendialny Miasta Kielce też jest naszym udziałem. Zatem to są takie już bardzo namacalne i konkretne sprawy. Ale oprócz tego oczywiście uczestniczymy też w wielu projektach, które zaproponował Urząd Marszałkowski. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijała i bardzo dobrze układała. Już jestem po wstępnych rozmowach z panią marszałek, panią Renatą Janik, ale także z panią prezydentką, panią Agatą Wojdą. Myślę, że będziemy współpracować na pewno. No właśnie, no bo tak mi się wydaje, że jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby miasto Kielce zaczęło się liczyć w tym wyścigu ośrodków akademickich, ale żeby to zrobić, to musi być między państwem, między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, ale również między miastem Kielce i Urzędem Marszałkowskim pewnego rodzaju synergia. Tak, i ta synergia jest i dalej będzie podtrzymywana, dalej będzie nawet nie podtrzymywana, ona się będzie rozwijać. Chcemy, żeby Kielce stały się no, w pełni miastem akademickim i tutaj na pewno także będziemy współpracować z Politechniką Świętokrzyską, bo tutaj też jest to ważny ośrodek akademicki z punktu widzenia kształcenia technicznego oczywiście w Kielcach i w regionie świętokrzyskim, więc na pewno wszyscy będziemy podejmować wysiłki, żeby zintensyfikować współpracę i żeby miasto Kielce pod tym względem tej akademickości się rozwijało. Na pewno uaktywnimy też studentów. Myślę, że oni się sami uaktywnią, jak będą widzieli dobre warunki i możliwości tutaj działania i rozwoju również swojego, prawda? Więc tu myślę, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku i w dobrą stronę. To pani profesor, na koniec. Takie plany na najbliższą przyszłość, czyli na te pierwsze miesiące pani kadencji, to? No, tych planów jest naprawdę bardzo dużo. Tworzymy Centrum Mediów i Promocji, które na pewno tutaj bardzo mocno zaangażuje się w promocję Uniwersytetu. 18 września zapraszam na salon maturzystów Perspektywy, gdzie będzie można się zapoznać właśnie z taką ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu. Jesteśmy gospodarzem tego salonu maturzystów i myślę, że będziemy mogli tutaj pokazać w całej okazałości nasze możliwości. To są takie najbliższe plany na wrzesień, że tak powiem, a potem rozpoczynamy rok akademicki. Wchodzimy w okres 55-lecia, więc też myślę, że ten okres obchodów ważnej rocznicy dla Uniwersytetu też będziemy chcieli jakoś podkreślić mocnym akcentem. No to liczymy na to i będziemy oczywiście również wspomagać Uniwersytet w promocji tych wydarzeń. Bardzo liczę na współpracę z Państwem. Dziękuję bardzo za ślicznie rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem była profesor Beata Wojciechowska i jeszcze rektor elekt, ale od 2 września już rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dziękuję bardzo.